Hej, halo, siemano, witajcie bardzo serdecznie i witamy was w prawdziwej Polsce. Siemano, z tej strony Husiałkę. I właśnie ja burzałkę, trochę moje miastałkę. Ja tutaj się będę bawić w miarę możliwości finansowych z powiększeniem dzielnicy mieszkalnej. Moja dzielnica mieszkalna planuje, żeby tutaj była mniej więcej, chociaż przydałby się wydział turystyki już. No właśnie przydałby się. Bo hajs by się powinien zgadzać, a na turystyce najwięcej się zarabia. Podobno. Jak pewnie zastanawiacie się teraz, czemu ja to burzę wszystko i tak dalej? Oczywiście tylko dlatego, że przebudowuję sobie miasto. Husiałkę dostał wenałkę i rozrabiałkę trochę w miastałkę. Dokładnie. Dobra, ja sobie postawię tutaj jedną drogę, która o cholera tak drogo 6000 aż będzie mnie kosztować. To zostanie 2000. Okej, to można też wykurzyć. Okej. I już nie mam hajsu. Też tego hajsu nie mam nie wiadomo ile, ale... Ja mam 2000. No i cienko to widzę tu moje miasteczko, Husiek. No moje też, już co, ogólnie region jest taki... Trochę lipowaty, no. A no cóż. Trzeba tutaj wpuścić tych ludzi w końcu, bo... Troszkę tak jak mówiłem ci przedtem, zaniedbaliśmy sobie trochę tą serię. No. Aż mi widzowie pisali maile, kiedy SimCity recall, kiedy SimCity! Okej, no ja to mam już... Mam już troszeczkę lepiej. No ja stoję w miejscu. Kredyty mi się spłacają. Dobra, mogę zrobić jeden fragment dzielnicy, drugi fragment dzielnicy. Co to za wychodki? Dobra, postawmy tutaj dzielnice mieszkalne. Okay. Kurde, mieszkalne, a ja stawiam, Boże. A ty stawiasz co? Te niebieskie, to są te handlowe, nie? Tak. No. Malutki fajl. Pójdzie tak. Dobrze. Tam kilku mieszkańców powinno się doprowadzić do naszego miasta. Dobra. Co się wiąże z tym, że będą większe opłaty za podatki, heheszki? Za podatki, tak? Ile ciągniesz od ludzi swoich podatków? Standardowe chyba 7 czy tam 8%. Ja mam 12. No dobrze. Ja jestem jak w prawdziwej Polsce, czyli kradnę z biednych. No ale stopniowo jak będzie mi miasto rozrastać tam w siłę, ja będę te podatki obniżać. Na początku jest najgorzej, więc... Dobra, mamy 5000, mogę powiększyć moją dzielnicę mieszkalną. A owszem, możesz. Ja zrobię to na tej mniejszych drogach, bo mnie nie stać. Ja potem sobie te drogi powiększę. To żeby należy na mniejszych drogach. Cyk. Pykniemy tu. Oj, trochę krzywo mi wyszło, ja ale... Pyknę tu. Pykniemy tak. Chyba tu jeszcze sobie pierdyknę tak na pół. O! I teraz dajmy znowu mieszkalne. I znowu dookoła dajmy komercyjny. Komerche? Idziesz w komerche? Tak, no bo ludzie muszą przecież gdzieś robić zakupy, a jak jadą do pracy... No tak. No to pojadą tam do tego. Drugi most sobie zrobiłem do dojazdu. Taki ładny po skosie. Żeby mieć bliżej tego wszystkiego. No i zacząłem zarabiać. No i bardzo dobrze. Szkoda, że w realu tak nie jest łatwo jak w tej grze. What the fuck. Nie, tutaj bez tych dróżek zrobimy takie większe te dzielnice. Tak to zróbmy.
Ja za chwilę będę mógł dać jakiś wydział, bo mam już 5000 mieszkańców prawie. Okej, w porządku. Czy ja pójdę w tą turystykę, myślę. No. Jeszcze chwilka. Jeszcze sekundka, jest, już mogę ulepszyć. Pięknie. Dobra, wydział turystyki. I postawiłem wydział turystyki. No to graty. Tak, za niedługo będziesz mógł i ty z tego skorzystać, zanim to się odświeży. W każdym bądź razie, ja sobie tutaj... myślę, że... Bo kochani, dlaczego się skupiłem teraz na tym wydziale turystyki? Dlatego, że mamy nowy park do wykorzystania. Zwiększa wartość terenu, teren dla zamożnych, więc to będzie bardzo ciekawe, jakbym to tu postawił w tej dużej, nowej dzielnicy mieszkalnej. Tylko muszę poczekać, aż będę miał 15 tysięcy hasiorki. Hasiorki? O, już mogę postawić. No i kładziemy budyneczek. O, tu! Jesus. SimCity Launch Park. Ładne to jest, Usiek. Tak mówisz? No, wygląda to jak taki... nie wiem, jakby to określić, taki... kurczę, no... Nawet brakuje mi słów, żeby tutaj to jakoś to opisać, ale ładne. Bardzo ładny design tego jest. To bardzo fajnie. Heheszki. Okej, okay, w takim układzie... A gdzie w ogóle jest to z tego playa? Wiesz co, ja nie wiem. W jakiej to jest dziedzinie? Bo ja sobie tu aktywniłem niby. No. Ale nie widzę tego w żadnej z... Robię, no na pewno to nie będzie w ściekach. No raczej nie. Dobra, postawimy im komisariat policji. Aha, jeszcze nie postawimy, bo brakuje mi 4000. Ale poczekałem, bo została nam końcówka czasu, więc postawię im tutaj, o, w tym miejscu komisariat. Dobra. A może Husiek to jest w turystyce? A może po prostu to się będzie budować samo, bo może to do jakiegoś handlu. Nie wiem, ja zobaczę to w specjalizacjach miasta. W zasadzie nie wiem. Gdzie to może być? No nigdzie tego nie widzę. Może w podstawowych? Sportowe? Naturalne? No raczej nie. Naturella? Ojoj, mam problem z wodą. Problem z wodą? No. Zanieczyszczona? Nie. Podejrzewam, że jej brak. Aż tak źle? Nie wiem, zaraz zobacz. O, jak tu mamy most. Musimy znowu chwilę poczekać, żeby postawić im co pogotowie. Przydałaby się jakaś ochrona medyczna w jakimś takim mieście, no to już jest jednak 7000 mieszkańców. Tak, dokładnie, brak wody, ale to sobie rozłożymy tak, że tutaj postawimy pompkę. Pompkę? Wybuduj szpital. No dobra. Aha, ja już mogę to 20 tysięcy kosztuje, to pogotowie. Dobra. Niech mają. Przychodnie. No okej, okay. To by było tak tu zrobione. A jak tam ten mój wungiel? Wungiel? Cholera go wie. Właśnie muszę zobaczyć, jak wygląda tam ten mój wungiel. Ja bym postawił tutaj jeszcze jeden szyb, więc tu będzie wtedy zwiększona ilość tego wydobycia na tą godzinę, na tą dobę. Dobra, tu mi zależy, żeby były dobre fabryki.
El Dobra Fabrika. Tak, tu sobie pociągnę drogę. Drogę pociągnę, nie nic innego. Ja wcale nic nie myślałem. Nie, czy nie? Ale ktoś inny mógł. Oh, mam problem ze ściekami. Nicht gut, nicht gut. Oh, a fucking bitchin. Dobra, tu postawimy ścieki jedne. Trochę cienko to widzę, no ale... Dobra. Nie mamy jeszcze wydziału użyteczności publicznej. To będzie kolejny wydział, który albo ty, albo jak to pierwszy, ten lepszy. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy, co tu się dzieje u mnie w mieście. Jak tam ze szkołami? Ile masz mieszkańców? 3300. O, to ładnie cię przebiłem. No, wiesz. Mam 8 tysięcy już. O, 9 tysięcy prawie. Dobra, podstawimy szkołę podstawową. Przydałoby się im te przystaneczki do tych szkoły postawiać, żeby wszyscy jednak mogli być wyedukowani. Ja właśnie powstawiałem. Przystanki? Tak. Dobra. Myślę, że o, tu jeszcze damy. I tu. What the fuck? O, tu jeszcze w sumie by się przydał, bo tu nie jest tak. Oh. Dobra. Zastanawiam się, czy nie postawić im też biblioteki obok tej szkoły. Tu też w sumie podwyższa wykształcenie w rejonie. Owszem. Dobra, mamy szkołę podstawową. I czego mamy brak? Elektryczności. Dobra, w takim układzie to ja sobie postawię, słuchajcie, kopalnię węglową. Wiem, zanieczyszczenia, ale... Ja też mam kopalnię węglową. Kopalnię, elektrownię. Tak. Ale magazyn zapełniony. Dobra. Węgiel. Eksportuj. Ja usunę sobie w takim układzie ten komin, a wezmę ten, co daje mniej zanieczyszczeń. Tak to zróbmy. Będziemy... To jest paradoks. Mam swój węgiel, ale będę kupował skądś indziej, bo będę sprzedawał. Mam większy zysk. Wychodzę wtedy 5 tysięcy do przodu około. No ja właśnie sprzedałem rudę. Dobra. W takim układzie jak tutaj to mamy. Właściwie podwyższyłbym trochę im. A tak w ogóle to ja chyba nie mam skład. Aha, dobra, nie mam tego już. Czego nie masz? A to wrzuciłem rafinerię. W miarę otwierania większych sklepów w mieście narasta niezdecydowanie zakupowe. Kopalnia węgla, kopalnia rudy pracują dobrze. Odkąd gram w SimCity nie widziałem takiego komunikatu. A widzisz. No już troszkę gram. Zobaczmy, jak tu nam rośnie nasza... Rośnie. Społeczność miasta. Wodzisław Słonski, haha. Tak, myślę, co by im tu jeszcze postawić. Tutaj bym chyba zwiększył ten koszt tych rejonów, ten wiesz. Wiesz, o co mi chodzi w sumie. Wiem. Parki. O. Dajmy skwerek jakiś taki ładny, o. Kij, że mieszkańcy pójdą się... Ale no niestety. Tak, tak, tak. Coś kosztem czegoś. O raju. Właściwie, kochani widzowie, bo jest taka fajna zasada, może kiedyś pojawi się coś takiego, może u mnie, czy tam może Huśka nam mówi, żeby Husiek zrobił taki ala poradnik do tego, jak zbudować najbardziej dochodowe miasto, takie zwykłe, najzwyklejsze miasteczko, nie skupiając się na żadnych, tam nie wiem, specjalizacjach typu...
Ja poradnika na pewno robił nie będę z tej gry, także jak już to tylko u ciebie. No nie. To może ja coś takiego zrobię, że pokażę wam, jak zrobić miasteczko, które wam będzie przynosiło dochody. Chodzi o rozłożenie waszych tych, jak to się coś mówiło, tych stref. O. Strefy mieszkalne i tak dalej. Chodzi o to, że jak mieszkaniec idzie do pracy i wraca z tej pracy, po drodze by musiał zahaczyć o zakupy, prawda? Więc tutaj już sobie odpowiedzcie na pytanie. Pierw, przy wjeździe do miasta najlepiej dawać te, jak to się nazywały, strefy przemysłowe, tam gdzie się pracuje, potem strefa handlowa, komercyjna, a na samym końcu strefa mieszkalna. Tak, żeby przejechali przez tą strefę komercyjną, żeby jednak weszli do tych sklepów i coś sobie kupili. Ale to myślę, że wam kiedyś może pokażę, nie wiem, jak będę miał troszkę wolnego czasu. Na przykład, żeby sobie kupili kilogram kopytek. Albo na przykład kilo dyrtu. No, może być kilo dyrtu. Czarną wodę przy okazji. O, albo... czarna woda to jest obowiązkowa. Tak, muszą po pracy iść po czarną wodę. Więc... O, edukacja mi woła, krzyczy. Szale zapełnione, heheszki. Dobra, dajmy szkolenie na edukację mojego miasta pięknego i dobudujmy klasy. Okej, ja im pozmieniałem tu drogi. O, wysoki. W sumie ja też bym mógł już, bo kasy już mam. Już tam coś tam nieco zarobiłem, więc myślę, że te drogi, które użyłem wtedy, że nie miałem hajsu, możemy dać już na wyższą gęstość. Oj, oj, śmieci mi się plują. Cóż się dzieje ze śmieciami? U mnie się teraz będą pluć o... Fuck, nie wybudowano wysypiska śmieci. Ups. Ja chyba też nie zrobiłem. Ale czekaj, przecież tu miałem wysypisko śmieci. To chyba nie ten region. A tak, dobra, zniszczyłem je, bo przecież robiłem przebudówkę. Wszystko gra. Boże, jak ja nie lubię tych dróg przerabiać. Proszę bardzo, macie więcej śmieciarek. Dobra, tu mamy zrobione. A jeszcze tu jeden odcinek. Bo tu jest już wszystko na tej najwyższej gęstości. Zaraz oczyszczą miasto. Zobaczmy jeszcze na ścieki. Jak tam ścieki się trzymają. Dobra. Moje miasto jest w miarę przyjemne. W miarę przyjemne, tak? Tak, jest dochód, są pieniążki, jest wszystko. Myślę, że da radę. Się zgadza. Transport publiczny, buczo. No to co, autobusy postawimy? Nie mogę wam postawić w sumie. Proszę bardzo, ścieczki. Poczekajcie jeszcze chwilę, aż będę mógł sobie, kurde, kupić większy ten, bo szkoda mi teraz hajsu wydawać, kurczę. Ja to zainwestowałem w ścieki, co by... No. Zobaczycie, obawiam elektrowni, że ona w końcu pierdyknie, nie wytrzyma. Że będziemy musiał powiększyć albo coś w tym stylu? No ja jadę dalej na elektrowni wiatrowej. Jeszcze? Tak, cały czas. No ja sobie wziąłem teraz już ten, na węgiel, nie? Teoretycznie wystarcza, nie ma problemu z energetyką, więc podejrzewam, że fajnie by było, w ogóle nie chciałbym zostać na wiatrowej, bo jest dosyć czysta. Wiesz co, to ja ci polecam tą na światło, nie? Tą, wiesz, na te kurczę, jak to się nazywa? Na panele słoneczne. Na panele słoneczne, tak. Ona zajmuje bardzo dużo miejsca, ale wygląda epicko i sprawuje się epicko, Kusiak. A, to już nie potrzebujemy już rur. Dobra, tutaj zrobimy sobie strefę handlową. No i lecimy w strefy mieszkalne. O, trochę się tutaj nowych stref pojawia. Elektrownia słoneczna. Tak, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna jest. Ludzie będą ucieszeni, że ją postawiłeś. To nie dość, że zwiększa
samopoczucie twoich mieszkańców. Czekaj, ona mi aktualnie generuje 20 MW. Brakuje ci? Nie, aktualnie mi tyle produkuje, 20 MW. A potrzebuje miasto? A nie, to wystarcza, nie mam problemu. Chociaż ten problem się za chwilę może zacząć. No tak, wraz z rozwojem miasta, wraz z przybywaniem nowych mieszkańców, wzrasta zapotrzebowanie na energię. Każdy potrzebuje prądu. Zrobimy taki myk, wywalimy tą elektrownię. Ale Kusiek, nie wywalaj najpierw. Nie, muszę postaw najpierw inną, niech zacznie działać, wtedy wywal drugą. Właśnie, tylko tak, nie ma za bardzo cię postawić. Bo wyprowadzą ci się. Wiem, bo próbowałem nieraz. Potem jest ciężko. Najgorsze jest to, że muszę znaleźć takie miejsce, że miała miejsce na rozrost. Dobra, w każdym bądź razie ja mogę ulepszyć już drugi raz nasz ratusz. Dobra. Nie mogę. Aha, 15 tysięcy. Mogę teraz postawić sobie dom burmistrza. Cóż za burżuj. Czyli mogę sobie postawić swój dom, patrz, mam zezwolenie na budowę swojego domu. To fajnie, to ja byłem bezdomnym burmistrzem, na to wygląda. Dokładnie. No, to już mamy nazwę odcinka, bezdomny burmistrz. Oh my god. Dobra. Fucking bitchin, no. Ani kto, ja pierdykam. Dobra, to ja się tam rozbuduję jeszcze raz. Poszerzę znowu. Może się wybudują jacyś lepsiejsi. Tu im paniemy drogę. Cholera, jasna. Co się znowu ściejecie? A ogólnie wiesz, nie mam miejsca taką dobrą elektrownię. Im pociśniemy trochę i trudno się mówi. Jasne, że tak. Co się będziesz przejmował? Jedni odejdą, następni przyjdą, Husiek. Tylko, że no, jeżeli zlamisz, to może być potem problem z odbudowaniem tego, nie? No zgadza się. Ta gra jest o tyle inteligentna, że jak zlamisz na początku, to już potem będziesz miał serię niepowodzeń, które doprowadzą do bankructwa. To znaczy nie zawsze. No nie zawsze, no zgadza się. Można wyjść z jakiegoś problemu, no, ale nie zawsze jest to, powiedzmy, przyjemne. I łatwe. Czasami to naprawdę ciężka, długa praca. Dobra. To już mi zasila miasto, to tutaj się mogę pozbyć. Kabom. Dobra, postawimy sobie tutaj domki, strefy mieszkalne znowuż. Ja idę bardzo w mieszkańców. Nie wiem, czy nie robię czasem błędów. To też poszedłem w mieszkańców i... Zastanawiam się, czy to jest dobre wyjście, wiesz, czy to jest dobry pomysł iść w gęstość, tak, w mieszkańców. Owszem, jest z tego dochód, bo zyskujesz cholernie dużo forsy z podatków, ale istnieje większe prawdopodobieństwo, że im się nie spodoba jakiś krok, który zrobisz i wtedy nie masz żadnego punktu zwrotnego, jak się uratować. Oj, tak, wtedy to się już mówi trudno. No i się zakłada nowe miasto. Dokładnie. No i proszę, jak ładnie. 12 600 mieszkańców, 163 000 gotówki plus 10 000 na godzinę. I to się nazywa dochodowe miasto. I powiem wam szczerze tak, to jest pierwszy odcinek, kiedy Rikowe nie lami. Niska wartość gruntu. A mi starszy dzisiaj nie idzie. Husiek, zamieniliśmy się miejscami, a wiesz? Dokładnie. Tak. Dzisiaj Husiek to Rikowy, a Rikowy to Husiek. O. Tak, dokładnie. Niska wartość gruntu. Dobra, to ja wam podniosę tą wartość gruntu. Niech będzie. Proszę bardzo. Co ci to macie? A ja straży pożarnej jeszcze im nie wybudowałem, Husiek. O kurde. O fuck. Zapomniałem. Tak istotnej rzeczy zapomnieć? Nie, to tylko Riko potrafi. Proszę bardzo, chcieliście większą wartość gruntu? Proszę bardzo. Jak najbardziej. Ja w takim układzie usuwam elektrownię wiatrową. No.
Dobra, w takim układzie ja sobie tutaj wykorzystam ten teren. I zrobimy tu skrzyżowanie. Co tutaj jest? Chyba przez to, że tu jest woda. O, ulepszenie ratuszu. Dobra, i teraz, żebym nie zlamił, husiek. Transport czy kasa? Transport, dawaj transport. To ty bierzesz kasę, pamiętaj. Ta. Wydział finansów. Tak, wydział finansów, żeby było tam te obligacje na 100 tysięcy. Kurwa, ja nastawiałem tyle tych parków już, że... Dobra, to w takim układzie... Macie tą pieprzoną wysoką gęstość. Jak jest tutaj u mnie z wodą? Czy jeszcze tu? O, masz. Parków nasrałem jak... Jak dziwków? No, jak najgorzej. I powiedzą, że niska gęstość, czy niska wartość, to normalnie zabije. To dyrta im. Dyrta, dostaną dyrta i dyrtem w łeb. Dyrtą, le dyrtą. Dobra, to tutaj jedną bierze ciśnień usuniemy. Z tego względu, że ja chcę sobie tutaj przeprowadzić skrzyżowanie tych dróg w tym miejscu. Tu zrobić sobie dodatkowe skrzyżowanka i postawić tutaj komercyjno-mieszkalne strefy, pół na pół. Dobrze, skoro to mamy tu, to przydałoby się nam postawić husiałkę. Kurwa. Heheszki postawię, wiesz co? Co postawisz? Autobusy. A postaw. Tak, postawimy autobusy, ale te z tego dodatku, te niemieckie, bo są fajne. Piętrusy, przepraszam, mamy angielskie. A też bym sobie jakieś autobusy, transport publiczny postawił. Dobra. To zmniejszy nam korki na mapie. Co prawda. A mamy wydział transportu w regionie? Ja już wziąłem teraz. Musisz poczekać chwilę, aż cię odświeży. Aha. No ale będziesz mógł już dać swoje autobusiki też, czy tam piętrusy. Piętrusy są najbardziej ergonomiczne. Najwięcej biorą mieszkańców na jeden kurs. No tak. Nie musisz tyle tych przystanków napieprzać, nie? One mają większy zasięg. I są, powiedzmy, bardziej przyjazne dla otoczenia. Ładniejsze. Haha. Łe. Dobra, jeszcze tu postawimy dwa przystanki. Oh my god. Dobra, mamy postawione, mamy autobusy. Pożary wymykają się spod kontroli. Zrób coś z tym. Już z tym to robię. Coś z tym robię, znaczy się. Dobra, nieważne. Postawmy tak. Dobrze, wszystko na razie wychodzi. Tak, okej. Okay. Postawimy sobie jeszcze tu. O. Co on tu ma? Nawet domu burmistrza jeszcze nie mogę, ale jeje. To widzę, że wyprzedziłem cię i to ładnie. Ale teraz im walnę tutaj szkołę podyplomową. No, czyli w edukację idziesz. Ale to jest szkołę średnią, mamy też, nie mamy szkoły średniej. No musisz mieć wydział edukacji. Zrób więcej stref mieszkalnych, Husiek, wiesz? Zrobiłem. Ale postawiłem dwie szkoły, średnią i podyplomową. Kurde, za niedługo z hajsem nie będę miał co robić. Już mam 250 tysięcy. Podleci numer konta? Wiesz co, Husiek, może lepiej nie? Spoko. Szkoda, ale wiesz co, wydaje mi się, że na takich regionach, jak tutaj mamy, nie jest o wiele trudniej niż na takim płaskim regionie. To zgadza się. Jest dużo terenu, którego nie możesz zagospodarować i trzeba tutaj iść w tą gęstość. Ale w ogóle tutaj panowie z jej nie myślą tak, że chłopy, weźcie się do roboty, bo
Jak widziałeś, jak jobnęli teraz tymi parkami rozrywki? Ja to widziałem na filmiku, ten park rozrywki jest ogromny. Nastawiasz sobie trzy takie parki i leżysz. Naprawdę leżysz, bo jeszcze weźmiesz ten centrum, tam gdzie koncerty robisz i tak dalej, to większe te, załóżmy. Po prostu nie marzy w tym gdzie. Dobra, Riko, chyba będziemy kończyć, mamy pół godziny. O Jezu, wieżowiec mi się buduje. O! Co ci buduje? Wieżowiec. Yeah, w końcu pierwszy wieżowiec. A coś się stało z jakością dźwięku, Kusiek? Wiem, u ciebie też tak słyszę właśnie. Coś musiało nam przerwać połączenie na sekundkę. DDoS. DDoS. No to tak jak mówiłem, SKKF przecież nagrał film 10 powodów, dla których nie kupować Sin City, nie? Czy tam nie grać, jak to było, nie pamiętam. No jakoś tak. Podpisuję się. Nie, strasznie. Znaczy, ogólnie gra jest dobra, tylko większy region, to by naprawdę się świetnie grało. Tak, jest to gra na krótką metę. Dokładnie. No właściwie w tym momencie, Kucie, ja tak patrzę na to moje miasto i ni chuja nie wiem, co mam robić. No bo tak naprawdę... No nie wiem, co mam zrobić teraz w tym mieście. Kasa mi idzie do przodu. Mieszkańcy są zadowoleni. Mam tu jakieś te questy poboczne, typu na przykład teraz naciśnę sobie na szkołę, zobaczmy, co oni chcą. Burmistrzu, jeśli poważnie myślisz o uczeniu tego miasta, by ośrodkiem edukacyjnym musimy mieć wydział oświaty! No i co? No zbuduję wydział oświaty i po zadaniu. No tak. Nie, troszkę chłopaki z EA Games, a dokładnie ze studia Maxis, nie pomyśleli o samym gameplayu. No. Pomyśleli o wszystkim, ale nie gameplay. Ale wiesz co, no dobra, rozumiem, przecież na pewno były bety. Na pewno mieli zgłoszenia od ludzi. No to, kurde, właśnie. Tak nie wierzę naprawdę... w to, że ktoś napisał o tych regionach, że no, sorry, winę tu, ale... No chyba, że hajs musi się im tak bardzo zgadzać, że po prostu stwierdzili, że to będzie bardzo płatne DLC. A może, bo przecież ten pan, ten główny... No wiesz, skoro jej Maxis bardziej posunęło się do tego, żeby w Stanach udostępnić dodatkowe budynki w promocji takiej, że kod, prawdopodobnie chyba to był kod na budynek, znajdował się w paście do zębów. No co dobra, ty gadasz? A jak ktoś myje kiela inną pastą i musiał kupić tak naprawdę tą jedną pastę tylko po to, żeby sobie zdobyć ten budynek, o którym założył tam chciał. Ale to teraz możemy też przytoczyć, popatrz. Pierwszy dodatek, który wyszedł, to było Nissan Leaf. Tak, za darmo. Za darmo. Drugi dodatek jest Play. Patrz, jak im wysmarowali, kurde, kieszenie. No, znaczy wiesz, akurat tutaj Play wydaje mi się, no... Nie, to jest reklama dla firmy. Nie brałem sobie tego Play'a, bo ponieważ mi się to nie podoba. Ja sobie to wziąłem, bo jest za darmo. Ale w każdym razie nie widzę tego, żebym mógł gdzieś to postawić. Nie zbudowało mi się nic na razie takiego. Więc jest mi ciężko powiedzieć, czy to w ogóle... Co to jest w ogóle? Do czego to będzie służyć? Ale w każdym razie... panowie z Maxis, weźcie się w garść i zróbcie coś z tym. Także no, powiedział region, naród, obszar. Naród polski chce większych regionów, narodów, Boże. Narodów, tak. Region polski chce większe rejony, większe mapy i większy, lepszy gameplay, bo na razie to leży. Ale gra jest przyjemna. Mimo wszystko, powiem szczerze, że to jest jedna z lepszych gier strategiczno-ekonomicznych, i jakich byłem w posiadaniu w całym moim życiu. Chyba u mnie się kryzys zaczyna. Potrzebujesz hajsu? Nie, mam 39 tysięcy, ale zarabiam na godzinę minus 33. No ja mam 433 tysiące. Ale spokojnie. Uciek z tego wyjdzie. Tak, jest dokładnie. Tego robiło się gorsze rzeczy. O, już wyszedłem właśnie. Pamiętam przecież, że na jednym odcinku też z sobą byłem przecież. No to chyba tam wyszedłem 10 tysięcy do przodu. No, też tak. Ta gra jest bardzo... misiakowata. Intuicyjna. Misiakowata też. Znaczy, uga bum bum. Myryryry. Dobra, to co? Kończymy chyba, nie? No jasne, że mamy tak. 34 minuty, więc tam raz. Myślę, że idealny odcineczek dla was. I tak jak mówiliśmy,
W następnym odcinku już dojdą gracze z podań, które były. My już to mamy wybraną listę ludzi, którzy dostali się do naszego rejonu. Mm-hmm. Spodziewajcie się maili, jeszcze raz maili. Łe. Dobra, to do zobaczenia. Do zobaczonka. Grał dla was Husiek oraz Rikowy. Cześć! Pa, pa. Pa.